Szczęśliwo, że Joanna Wysocka, zapraszam na prognozę pogody. Nad przeważającym obszarem Europy rozciągać się będą układy niskiego ciśnienia i fronty atmosferyczne. One także kształtować będą warunki pogody nad Polską i przyniosą ze sobą ciepłą i wilgotną masę powietrza. Dziś najlepsza pogoda zapowiada się w południowych regionach kontynentu. Im dalej na północ, tym więcej chmur. Opady deszczu prognozowane są nad Wyspami Brytyjskimi, w Polsce i w Rosji. I tutaj także będzie najchłodniej 16 stopni. Zdecydowanie cieplej w Rzymie, prawie 30 kresek. Z kolei dzień w naszym kraju będzie deszczowy. Od Mazur i Podlasia przez Warszawę, Łódź aż po Podkarpacie i Małopolskę. Na Śląsku pojawi się troszkę więcej chmur i w późniejszych godzinach tam również może popadać deszcz. Nad pozostałym obszarem będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 14 stopni w Lublinie do 21 w Szczecinie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie spadnie i wyniesie 1006 hektopaskali. I ode mnie na teraz to wszystko. Więcej szczegółów w przeglądzie regionów. Zapraszam